Dzień dobry, nazywam się Jakub Jakubczak, jestem analitykiem sektora Food agri w Banku BNP Paribas Polska. Przetwórstwo warzywno-owocowe w Polsce przechodzi swego rodzaju transformację od ostatnich, powiedzmy, około 10 lat. Jeżeli spojrzymy na to, jak zmieniała się produkcja przetworów warzywnych oraz przetworów owocowych w Polsce, to trochę więcej nam powie właśnie na temat tej transformacji. Więc jeżeli spojrzymy całościowo na Wzrost przetwórstwa warzywno-owocowego. Zobaczymy, że jest to rynek, który w Polsce cały czas mocno się rozwija, jednak schodząc niżej, schodząc na sferę pojedynczych produktów, widzimy, że też mocno się zmienia. Przechodzi bardziej w stronę produkcji wysokomarżowej, produkcji przetworów bardziej zaawansowanych. Tak więc obecnie. Przetwórstwo warzywno-owocowe w Polsce jednak nadal jest zdominowane przez przetwórstwo proste. Przetwórstwo proste to oczywiście przetwór, przetwory takie jak mrożone warzywa i owoce, czy też suszone warzywa i owoce. W przypadku warzyw, około 47% obecnie przetwórstwa, warzywno, <coughs> przetwórstwa warzywnego jest przetwórstwem prostym. W przypadku owoców mówimy tutaj o około 64%. Jednak jak spojrzymy na różnicę w roku 2013 czy 2014, a roku 2022, jeżeli chodzi o, o poszczególne komponenty całego przetwórstwa warzywno-owocowego, zobaczymy, że ten udział przetwórstwa prostego znacząco spada. W przypadku warzyw spada, spada tutaj nam ono około 10%, mówimy tutaj oczywiście o przetwórstwie prostym, na rzecz rosnącego przetwórstwa bardziej zaawansowanego, które w tym samym okresie wzrosło około 15%. Wolumenowo. W przypadku owoców trend i mechanika jest bardzo podobna, z tym że liczby, liczby odrobinę się różnią. W przypadku owoców ta dominacja przetworów, przetworów prostych była dużo wyższa. W roku 2014 około 70% polskiego przetwórstwa było przetwórstwem prostym, z kolei w roku 2022 było to już około 60%, także 10-15% różnicy, która przeszła na rzecz przetworów bardziej zaawansowanych, które w tym okresie urosły nam od 8 do 10%. I tutaj o przetworach, przetworach zaawansowanych mówimy oczywiście o bardziej, bardziej o drzemach, konfiturach i owocach zakonserwowanych. Tak więc tutaj, jeżeli spojrzymy na ostatnie, na ostatnie 10 lat, widać, że jest to zmiana, która postępuje i która w przyszłości raczej też będzie postępowała. Dlaczego? Odpowiedź jest prosta. Przetwórstwo bardziej zaawansowane to przetwórstwo, które jest naturalnie wysokomarżowe. Przetwórstwo proste cechuje się tym, że marże w nim są dość niskie w połączeniu ze skomplikowaną sytuacją, jeżeli chodzi o ocenowość i dostępność surowca. Często wielu producentów musi ratować się dużym wolumenem, z kolei w przetwórstwie bardziej zaawansowanym. Do budowy marży i do budowy zyskowności mogą oni wykorzystywać markę, swoje kontakty z sieciami handlowymi oraz sam fakt tego, że te przetwory zwyczajnie są w sklepach droższe. Dziękuję Państwu za uwagę, życzę dobrego dnia.